Johejo z tej strony gingerowa, a na waszych ekranach Simsy i nasze Maja z Wierzbowej Zatoczki. Dzisiejszy odcinek zaczynamy sobie w parku i jak widzicie, Maja jest bezapelacyjnie i nieodwołalnie zakochana w Michale. Ostatnie spotkanie z Michałem, które widzieliście na zakończenie poprzedniego odcinka, uświadomiło Maii, jak bardzo Michał jest dobrym, czułym, wrażliwym i odpowiedzialnym mężczyzną. Poza tym zrozumiała, że im obojgu pożar coś zabrał, bo jak wiecie, Maja w pożarze straciła dom i przez to przeprowadziła się z rodzicami do wierzbowej zatoczki, a Michał w pożarze stracił rodzinę i to spowodowało, że dorastał w domu dziecka, a wszyscy dobrze wiemy, jak wygląda życie w domu dziecka, że nie jest ani łatwe, ani kolorowe. I można bardzo szybko poddać się i wybrać złą drogę w życiu, a Michał postanowił, że nie podda się, że chce się rozwijać, chce zostać lekarzem i kroczek po kroczku realizował swój cel, aż pewnego dnia spotkał na studiach Maję, w której zakochał się od pierwszego wejrzenia, ale jako przyjaciele nie mieli przed sobą tajemnicy, więc Maja powiedziała otwarcie Michałowi o swojej przeszłości, o tym, że ma córeczkę. No i Michał zrozumiał, że Maja nie jest gotowa na nowy związek i postanowił cierpliwie czekać z nadzieją, że być może pewnego dnia Maja go pokocha. A nasza Maja również zakochała się w Michale od pierwszego wejrzenia, tylko po prostu nie dopuszczała do siebie tego uczucia i tej myśli. I mimo, że jakiś czas temu zamknęła za sobą całą przeszłość, to aż do niedawna nie była gotowa na związek. No ale tamta nocna rozmowa z Michałem pomogła jej zrozumieć, że może mu w pełni zaufać i że chce być z nim na dobre i na złe i obecnie można już powiedzieć, że Maja i Michał są oficjalnie parą, są szczęśliwi i ja życzę im jak najlepiej i wierzę, że teraz przed nimi spokojne i szczęśliwe życie pełne miłości i radości bo myślę, że oboje na to zasłużyli. No i przechodzimy sobie już do gry. Tak jak mówiłam na początku, jesteśmy sobie w parku, w wierzbowej zatoczce. Mamy czwartek. Ja sobie kilka dni grałam naszą rodzinką i w międzyczasie Maja awansowała. Ma już piąty poziom kariery, jest asystentką pielęgniarską i właśnie w czwartek przypada jej wolny dzień, który postanowiła od rana wykorzystać i rano była na siłowni, no a później umówiła się na spotkanie z Michałem w parku i jak widzicie ma na nowy partner, Nowy związek to radosne wydarzenie w życiu każdego Sima. Także tak jak mówiłam, oficjalnie Maja i Michał są już parą. E, tutaj mamy też zadania wymagane do awansu już zaliczone. No i poza tym niewiele się działo. E, po prostu normalne życie. Maja wychowywała Magdę, ma już szósty poziom umiejętności wychowawczych, a Magda chodziła do szkoły, odrabiała lekcje, bawiła się, psociła jak to dziecko. E, no i tak po prostu mijały im dni ostatnie. E, jeśli chodzi o moje plany na dzisiejszy odcinek. To po tym, jak zakończymy tutaj spotkanie z Michałem w parku, a zakończymy je jakoś niedługo, no bo Maja nie, Magda niedługo wraca ze szkoły i Maja chciałaby w tym czasie być już w domu, to właśnie dzisiejszy dzień sobie tak pogramy na spokojnie jeszcze w domu. Jutro Maja pracuje, dlatego wybierzemy się z nią do pracy, a po pracy zrobimy sobie takie małe wakacyjne przyjęcie w ogrodzie, dlatego że Maria i Henio powinni już wrócić z wakacji i chciałabym, żeby Maja oficjalnie przedstawiła Michała jako swojego partnera, rodzicom no i chciałabym, żeby też Maria i Henio poopowiadali jak tam im było na tych wakacjach. Dlatego jutro, czyli w simowy piątek po pracy zaprosimy Michała do domu, przygotujemy lody, różoną herbatę i myślę, że wyjdzie nam bardzo fajne rodzinne spotkanie. W międzyczasie też przebrałam naszych simów, bo mamy teraz lato, mamy straszne upały i chciałam tutaj też dać im troszeczkę Bardziej wakacyjne stroje. Michała przebrałam, przebrałam tutaj całą naszą rodzinkę, ale ich stroje zobaczycie sobie później. No i Maja, jak widzicie, ma taką błękitną sukienkę, bardzo podobną do tej, którą, do tych sukienek, które nosiła na początku serii. Tak mnie jakoś nostalgia dopadła i pomyślałam, że chciałabym, żeby Maja ubrała się tak jak kiedyś. Dobra, zaczynamy sobie grać. Myślę, że oni sobie tutaj mogą poflirtować. Okaż czułość. Nie wiem, pochwal wygląd. Tak, miłość, 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 jeszcze raz miłość, lato. Piękna pogoda, o, siostra Emilki sobie tam idzie. No, także my sobie tutaj jeszcze chwilkę posiedzimy w parku i za chwilę wracamy do domu, kto tu jeszcze jest. Ktoś sobie śpi na ławce, dzieci się bawią. A to ciekawe, czemu się bawią, co to nie w szkole dzisiaj? Nie w szkole. No dobra mm, może jeszcze. Tak, pierwszy pocałunek zostawiłam sobie na inną okazję, jak coś. Także to jeszcze przed nami. To jeszcze przed nami. No, jesteś już szczęśliwa. A jak Maja jest szczęśliwa, to ja też jestem szczęśliwa. Dobrze. Może jeszcze coś porozmawiajcie. O, spójrz głęboko w oczy, na przykład. O. Jacy słodcy. Myślę, że Michał bardzo pasuje do Mai. I przede wszystkim będzie dla niej na pewno na pewno dobry. I na pewno będzie ją bardzo, bardzo, bardzo kochał. I myśli o rodzinie, zobaczcie. E, Dobra, Michał poszedł, także umówmy się, że oni się już właśnie pożegnali i my też wracamy do domu. E, dobrze, jesteśmy. Magda niedługo powinna wrócić ze szkoły. E, to w międzyczasie może Maja przygotujesz obiad i może spaghetti byłoby dobre, bo Magda ostatnio. Mm, nie ma spaghetti tutaj. Nie ma. No to inaczej. E, dlatego, że Magda ma ostatnio ten etap wybredności w jedzeniu i wszystko, co z kurczakiem, na przykład jej bardzo nie pasuje, bardzo jej e, nie smakuje i ma smutne nastrójniki, dlatego mm, myślę, że może spaghetti jej podejdzie. Bo na przykład naleśniki bardzo jej smakują. Także myślę, że może tutaj o mięso chodzi. Może nie wiem, Magda w przyszłości byłaby wegetarianką i dlatego tak. Tak, Manu, gdzie jest to spaghetti? O, jest, dobra. Porcja dla rodziny, także Maja, przygotuj, e, przygotuj jedzonko. Już za chwilę Magda wróci ze szkoły. Tak się zastanawiam, czy w domku coś się zmieniło, ale, ale chyba nie, nic nie zmieniałam w domku. Wszystko jest po staremu, no ogrodnik tutaj powiedzmy, że dba o nasz ogród, bo widzę, że tutaj jakieś robale latają. Wokół naszych roślinek? ogólnie mm, jestem ja tak. Nie, nie bardzo jestem zadowolona z usług pana ogrodnika. Wydaje mi się, że Maria lepiej sobie rodziła z ogrodem. Ale dobrze. O, o, o. Mm. Magda kwalifikuje się, by przypisać jej cechę odpowiedzialna. Spoko, czyli tutaj się i zaliczyło, tak? No i gdzie ty jesteś, Magda? Mm, powinna ze szkoły wrócić. Halo. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, żeby mi dziecko ze szkoły nie wróciło. Wiem, że to jest dość znany błąd. Ale mi się to jeszcze nie zdarzyło. że je skreślę? Może wtedy wróci? Magda, dziecko drogie. No nie wiem, może, e, może po prostu. E, może po prostu ma jakieś spotkanie z koleżanką? Nie, Marcin. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie tym razem. Dobra, skoro Maja sobie tutaj gotuje. Mm, czy ona jest głodna? Tak, średnio. Zobaczymy, czy capnie ten talerz, czy nie. To ja chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że w kolejnym odcinku planuję wybrać się z Mają, Magdą i Michałem na wakacje. Postanowiłam zrobić taką małą zamianę miejsc, i kiedy Maria i Henio wrócą, to my wybierzemy się do naszego rodzinnego domku letniskowego na kilka dni. Wydaje mi się, że maja. Czekajcie, ja tutaj dam tu spaghetti może na stół, i w międzyczasie Maja mogłabyś przyrządzić lody już na jutro. A może z masła? Z orzechów pekan? Dobra, zrób lody. Wydaje mi się, że Maja zasłużyła na wakacje, a poza tym mamy teraz sezon wakacyjny i chciałabym to jakoś zaznaczyć w serii. Chciałabym też, żeby... Magda odpoczęła od szkoły, no i też chciałabym, żeby Maja i Michał spędzili razem troszeczkę czasu, żeby Magda miała szansę zaprzyjaźnić się z Michałem jeszcze bardziej, i tak dalej, i tak dalej. I wspominam też o tym, dlatego, że domek letniskowy, który zbudowałam, zagościł ostatnio w serii Simsów u UMADZI. Myślę, że wszyscy, czekajcie, bo właśnie nasza Magda wróciła ze szkoły, także ja jej tutaj, ona już chce odrabiać lekcję, tak? To jest po prostu tak pilna uczennica. Ech, no tak ją przebrałam, możecie sobie zobaczyć. Ma właśnie taką miętową bluzeczkę, spódniczkę z taką też miętową kokardką. I kogo my tu mamy w ogóle? Marka. Nieważne. Chodź tutaj sobie weź, zjedz obiad, jak już wróciłaś do domu. I Maja, jak ty skończysz lody, to też sobie weź porcję. I tak jak mówiłam, myślę, że wszyscy dobrze znacie Madzię, jej kanał i jej simsową serię, ale chciałam też wspomnieć o tym, że Madzia już od dawna ogląda i moje wyżbowej Zatoczki, i Zieloną Osadę, zresztą sama wam o tym mówiła w swoich odcinkach. No i ostatnio Madzia kolejny raz mnie zaskoczyła tym, że pobrała domek, który zbudowałam i wybrała go jako pierwszy dom dla jednej ze swoich simek, a dokładniej Corneli. Zresztą... Każde, bo tutaj te lody są zrobione i już są w wyposażeniu. Także ja tutaj bym chciała wybrać jako dekorację może kawałki wafelka, jako posypkę o syrop karmelowy może być dobre i lody do lodówki i maja idziesz jest. Zresztą Cornelia ma trochę wspólnego z Mają, bo obie wyjechały na studia, po których zaczęły karierę medyczną. Obie są młodymi mamami, dlatego że Cornelia adoptowała synka. No i myślę, że ogólnie dobrze by się dogadywały z Mają. No i też muszę oczywiście wspomnieć o tym, że jedna z dziewczynek w serii Umazii też ma na imię Maja, także bardzo, bardzo miło. No i oczywiście ja oglądam każdy odcinek tej serii, a jeśli wy jakimś cudem jej nie oglądacie, to polecam, bo dużo się dzieje i jest naprawdę bardzo ciekawie. Także chciałam wam o tym jeszcze powiedzieć. Rozmawiaj o smaku potrawy. Magda sobie nuci. W ogóle Maja tutaj musi zaliczyć z nią, pomagać dziecku w odrobieniu lekcji przez 4 godziny i z Magdą jest to bardzo trudne. Dlatego, że ona strasznie szybko lekcje odrabia. I bardzo ciężko będzie to zrobić tutaj. Zapytaj, jak minął dzień. I mm. ja rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu. Jak tam twoje rzeczy? Odpowiedzialność super. No dalej wybryd na wiedzeniu. Tutaj musimy popracować nad innymi, innymi skłonnościami jeszcze. Dobrze, to nie, na razie. No, okej, okay. Maja już zjadłaś. To nie, 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 zostaw ten talerz. Zostaw ten talerz. Tutaj może tak. Ty błyskawicznie odrób lekcję, a Maja ci pomoże przy odrabianiu lekcji. Tak. No, śmiej się, śmiej. Także pomóż jej, a później sprzątnij. I Magda, jak skończysz lekcję, bo to tutaj masz szóstkę, bez problemu. Także pójdziesz sobie na górę, może i tutaj masz tego misia. I pobaw się w szpital, żeby ci trochę wzrosła empatia, bo ci się to przyda. No i mówiłam, ona już ma odrobioną pracę domową. Ach, strasznie zdolne dziecko. Maja, aż dobrze. I jeszcze w międzyczasie mieliśmy rachunki, dlatego mamy tak trochę mało pieniędzy, bo rachunki były 7000 simolonów ponad. Także bardzo dużo. I tutaj Maja rachunki zapłaciła. Co ty byś chciała? Zostawić komuś wiadomość. No to napisz wiadomość dla, dla Henia. Jak wróci, to sobie przeczyta. Bo powinni wrócić właśnie dzisiaj jakoś w nocy mniej więcej i chcesz. Czytać coś i uczyć małe dziecko korzystania z nocnika, powiadasz. Eee, wiesz co? Hmm. Poczytać byś coś chciała? No nie wiem. A możesz tutaj coś z Magdą porobić przy tym misiu? Nie możesz? No to czytaj coś z tej półki. Może tutaj razem sobie posiedzicie w tym pokoju chwilkę. Eee, też Magdzie kupiłam tutaj skrzypce, mm, bo ona musi sobie zaliczyć granie na instrumentach przez 5 godzin. Strasznie, że Poli. Próbowała chwilę, ale, ale m, m, zakazałam jej tego, bo akurat nie miałam nastroju na słuchanie takich rzeczy. E, no ale będziemy musieli to jakoś przetrwać z nią. Musi sprawdzić, czy ma talent muzyczny, czy nie ma. Dobra, co Ty sobie wybrałaś do czytania? Zmrok. Okej. Okay. Przygotuj obiad na wynos. Nie, i tutaj też masz uczyć małe dziecko korzystania z nocnika. Czy to byłby jakiś znak, Maja? Co? Bo Magda już od nocnika nie korzysta, także skąd u ciebie takie pragnienia? Ech, no, nie mogę się doczekać, kiedy pojedziemy sobie na wakacje. Wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie i, i poczujemy jeszcze bardziej wakacyjny klimat w serii. Nasie mm, Simowie odpoczną. Także genialnie znowu chcesz się bawić. Czekaj, 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 czekaj. Lalka jest chora, oj. Pomimo wytężonych starań nie udało się wyleczyć choróbska, które dopadło tę biedną lalkę. Hmm. Dobra. Może znajdź pamiętnik. Popiszesz sobie chwilkę w pamiętniku. Dzisiaj jeszcze. No, jak tutaj ze znajomościami twoimi? Toni, Oliwia. No, chciałabym, żebyś się zaprzyjaźniła z nimi, ale to nie wiem, czy koniecznie teraz może... Może bardziej po wakacjach, bo teraz powiedzmy, że właśnie zaczynamy w simpsach wakacje niedługo. Także może po wakacjach, jak wrócimy, to nad tym popracujemy. Zobaczymy. Mm, dobra, i gdzie masz ten pamiętnik? Wisz pamiętnik o. Świetnie. Także nasze dziewczyny tutaj się zajmują czytaniem. Uu. Podobno ty i Michał chodzicie ze sobą. Gratuluję zdobycia nowego chłopaka SMS od Marcina. Co ja mam o tym myśleć? Co ja mam o tym myśleć? No, Marcin. <laughs> Trochę mnie zaskoczyłeś tym SMS-em, ale okej, okay, no. No dobrze, no miło z jego strony, powiedzmy. Aha. Dobrze, to jak wy tutaj sobie teraz się zajmujecie sobą, to... Ja myślę, że Maja zakończ czytanie, skorzystaj sobie, weź sobie kąpiel może z lawendową pianką. O! Gdzie tę książkę dajesz? Mam za ciebie ją posprzątać. Dobra. Niech ci będzie. Mm. No i ja wrócę do Was, jak coś się będzie działo. Może tak zrobimy. Dobrze, maja już się wykąpała, Madzia tutaj sobie rozmawia z Tadziem, i ja myślę, że maja pójdzie sobie już spać, dlatego że ona zaczyna pracę o 6 rano, także dość wcześnie, i chciałabym, żeby się wyspała. Magda się tutaj poogarnia i też sobie pójdzie dzisiaj spać, także no, dzisiejszy dzień sobie już zakończymy i widzimy się rano. Dobrze, mamy piątą rano, Maja wstaje, dlatego że za godzinę zaczyna pracę, i zobaczcie, kto do nas wrócił w nocy. Maria i Henio nareszcie w domu. Tęskniłam za nimi bardzo. No, wy może tego tak nie odczuliście, dlatego że mm, no, w odcinkach jednak troszeczkę mniej czasu minęło, niż jak ja nimi grałam sama, ale ja e, odczułam ich, e, ich brak, kiedy tutaj sobie mm, te kilka dni mm, z Mają i z Magdą żyłam, dlatego bardzo się cieszę, że oni już, e, już są w domu. E, Maja, skorzystaj, e, potem sobie zmień strój. Mm. Na sukienkę, oczywiście. No i myślę, że za chwilę zejdziesz na dół, przywitać się z nimi. No bo zobaczymy, jak oni tam. No są wyspani. Hej, no tak nie bardzo, ale myślę, że, że to żaden problem. I Maria zaraz wstanie, może przygotuje jakieś śniadanie. No, a my sobie pójdziemy do pracy z Mają i Magda zostanie pod opieką dziadków. Myślę, że też się bardzo ucieszy, choć tutaj, Maja. Maria, ty też podejdź tutaj. Hej no tak samo. Chodź. Wstawaj. Musicie się przywitać, oczywiście. No, przyjazne. obejmij, Tak. Przyjazne. Tutaj też obejmij, tatę. Jak fajnie, że jesteście już w domu. Tęskniłyśmy za wami. Pogadamy wieczorem. Zdradź mu sekret. Tak, pogadamy wieczorem, e, jak wrócę z pracy. No, spędzimy sobie czas w ogrodzie, zjemy lody, wypijemy coś zimnego i będzie, będzie super atmosfera. No, o, czekajcie, ja sobie zrobię screena z tej okazji, aż taki miły rodzinny widok. O, śmieją się. Dobra, Maja, idziemy do... O, Magda się akurat obudziła, także Magda zostaje z dziadkami, a my idziemy, e, idziemy do pracy. E, dobrze, Maja już dotarła do pracy i tak wygląda teraz. Wcześniej miała inny strój i było widać jej warkocz, a teraz odkąd awansowała ma... Taką, powiedzmy, chustkę na głowie, no i niestety przez to nie widać jej, jej pięknego warkocza. E, a szkoda, nie podoba mi się szczerze mówiąc, jak ona tak wygląda, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz, muszę to jakoś zaakceptować. E, no i e, ona jest głodna, dlatego ja dzień pracy zacznę od śniadania wyjątkowo. Zwykle tego nie robię, ale wiem, że jak ona będzie głodna, to będzie ciągle mi um, przerywać pracę, dlatego ona niech sobie kupi tam jakieś jedzenie. I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie sobie uszy, uszy Artura. Widzicie to? Powiedzcie mi, co to znaczy, bo ja nie wiem. Wiem, że mogłabym wejść do niego, do rodziny, sprawdzić, co się z nim stało, ale w sumie ciągle o tym zapominam i chyba łatwiej będzie mi zapytać się po prostu was. Co to jest? Czy on został kosmitą, po prostu jakimś dziwnym trafem? Czy, czy, czy jak? Czy gra mu po prostu takie uszy wylosowała? Czy to po prostu wina tego stroju? Nie mam pojęcia, ale wcześniej miał normalne uszy, no bo przecież pracuje z nami już tutaj od samego początku. I ja tak sobie ostatnio patrzę, jak grałam teraz sama i, i zauważyłam coś takiego. Także dajcie znać w komentarzach, o czym to może świadczyć. Czekam na wasze komentarze, jak zawsze. No i Maja sobie tutaj zje i zobaczmy, jakich tam mamy pacjentów na dzisiaj. Nie ma naszego ulubionego pacjenta, gdzie jest? To no jest No nie ma go, a zawsze jest. Dobra, ale za to mamy mamy Emilki, także porozmawiamy o ogólnym stanie zdrowia. Ojoj! Ojoj! Co to było z uszu? Para z uszu leci. Tak. E, ja ogółem nadal sobie powiedzmy zgaduję choroby. Nie czytałam żadnych poradników, dlatego że nie przepadam graniem z poradnikami i wolę po prostu sama się uczyć na swoich błędach, dlatego. Okej, okay, tutaj coś z głową będzie. Mhm. Mm tak. E, dlatego ja sama obserwuję pacjentów i. E, i próbuję zgadywać. Najczęściej się udaje, czasami nie. Ale. No, ale tak według mnie jest ciekawiej po prostu. Mm. Zajrzyj jeszcze do oczu. Tutaj chcą, żebym prześwietliła pacjenta aparatem rentgenowskim. No dobra, zrobimy to. Nie przepadam za tym, ale. Ale zrobimy jej prześwietlenie. A co? Chodźmy, Maja. Ja sobie tutaj to przyspieszę, bo to zawsze trochę trwa. Niestety. Ojoj. Tak. Pierwszy raz widzicie, Maja. A kogo ja tu widzę? Czekajcie, bo tu się jakieś zmiany podziały. Michał, ty tu? Ej, ale tak jeszcze nie było. Michał nie pracował nigdy jako asystent. Tutaj w ogóle była jakaś inna pani doktor wcześniej, a teraz mamy jakiegoś nowego kogoś. Ali Mandir. O, to jakieś mamy zmiany personalne tutaj widzę. Wy tego nie wiecie, no bo tak jak mówię, pierwszy raz jesteśmy z mają w serii w pracy. Ja już tutaj nie o sobie troszeczkę grałam. E, więc wiem takie rzeczy. O, a to kto jest? Kabir Mahayan. No tak, bo wcześniej Michał pracował jako sanitariusz, Artur jako asystent, a tutaj pracowała jakaś taka pani. No i teraz Maja będzie niestety podchodzić tutaj od łóżka do łóżka. Taki błąd się zdarza. Ja sobie go prze przewinę. Nie ma sensu. O, dotarły. Dobra, jakie mamy diagnozy? Spuchnięta głowa. Dobra, dajemy spuchniętą głowę, bo wydaje mi się, że to o to będzie chodziło. No, wyleczymy ją. Może. A może nie dobrze, lecz pacjenta tak ja często też karmię pacjentów w ogółem staram się o nich dbać staram się wczuć w rolę lekarki i bardzo mi się podoba ta kariera dobrze, teraz sobie podejdziemy tutaj zawsze na początku rozmawiam o stanie zdrowia no i możemy mm, pobrać próbkę tkanki skoro chcą od z tego tutaj, bo tutaj też oczywiście staram się wypełniać to na maksa a tak, mamy próbkę, więc idziemy sobie ją zanalizować. Eee, od Barbary. Barbara Pakua. Dobrze. Jak tutaj się ma sytuacja? Tylko e, dwójka pacjentów. Czasami udaje mi się przyjmować tych pacjentów, którzy tutaj stoją w kolejce, a czasami nie. Zobaczymy. Dzisiaj nie ma jakiegoś takiego wielkiego natłoku simów, ale też nie wiem, czy uda mi się ich szybko zdiagnozować. Ty jesteś dla mnie ciekawostką. Pokaż się. Jak ty wyglądasz? Okej. Okay. Dość, dość oryginalny pan doktor musi się przyznać. No, jeszcze nie miałam okazji w sumie rozmawiać z innymi simami, z którymi pracujemy. Maja bardzo jest taką skrupulatną simką i skupia się bardzo na pracy. Jak już z kimś rozmawia, to najczęściej jest to Michał po prostu. A teraz nie może z nim rozmawiać, no bo on tam pracuje przy telefonie. Dobrze, co tu jeszcze będą od nas chcieli teraz? Zarejestrować. Dobra, to zarejestrujemy. Zarejestruj. Skoro chcą dzisiaj od nas takiej trochę papierkowej roboty, to tak też zrobimy. No, i tak jak mówiłam, najczęściej z Michałem gadałyśmy w pracy z mają, ale tutaj widzę, że mamy nowość, nowych, nowych ludzi, nowych Simów. Więc kiedyś tam będę starała się ich oczywiście poznać. Ale na razie skupiam się na, na rozwoju kariery. Dobrze. A no i chcą tego. To badanie na bieżni. To tak też zrobimy. Tak też zrobimy. No, chodź, chodź. No, sprawdzimy. Moją wytrzymałość. Wydolność serca i płuc. Fajne, fajne. O-o! O-o! Chyba o. ktoś <grymność> się zatrzymał. Fajne buciki, chciałam powiedzieć. Dzień dobry. No, ja nie, nie mogę z panem teraz się przywitać, chyba. Jednocześnie pracując, bo ja tutaj badam. No, nie mogę. Także przykro mi bardzo. Później porozmawiamy. Ojoj! Ojoj! Ona spadła, widzieliście? Maja dbaja o pacjentów. Dobra. Musimy teraz przyjąć ją z powrotem. Też głowa. Dobra. Dobra. Ej, nie, nie, gdzie ty? Ty miałaś ją przyjąć na, na łóżku tutaj. Chodź tu, Maja. Mm. Jeszcze żeby było, to zajrzę do oczu. Skoro mamy to już zaliczyć, to to jeszcze zrobię. Chodź, moja. Tak? No, i to będzie chyba ta głowa. Jeszcze możemy ewentualnie dla pewności zmierzyć temperaturę. Um. O, akurat to też od nas chcą. I damy spuchniętą głowę też. No. Dobra, diagnoza postawiona. E, lecz nie, chodź tu, Maja. No, i ona mi tak właśnie ucieka ciągle do tego jedzenia. Jak nie zje śniadania w domu. Okej, okay, pacjent wyleczony. Super. Do widzenia. Dziękujemy bardzo, pościel łóżko. Życzymy zdrowia, oczywiście. E, I idziemy do kolejnego pacjenta. Jaką. Ojoj. Tu chyba będzie jakieś, jakaś gorączka, jakaś grypa, coś takiego. Dobra. Yy, zajrzymy mu do uszu. Zmierz mu temperaturę. Oj, jak kogoś wysypało plamami. Em, prześwietl ciało. Okej, okay. nie Maja, stój. Um, nie mamy jeszcze żadnej diagnozy, no to zajrzyj do uszu i do oczu jeszcze, Maja. Drapie się, okej. Okay. Ach, ciężki przypadek, ciężki przypadek, moi drodzy. No to jeszcze pobierz próbkę tkanki. Jakoś tak oporny jest ten pacjent, a ja nie wiem. Nie jestem pewna, więc nie będę wydawać tutaj żadnych wyroków, bo, bo nie wiem. Dobra, analizujemy próbkę, a ja nie interesuje mnie, że jesteś głodna, naprawdę. Coś ma, gdzie chyba w szkole nie idzie. Jakaś taka nieswoja tam jest. Ciekawe, co się wydarzyło. Dobra. Analiza ukończona. No i niestety nic to nam nie pomogło. Um, może porozmawiać z nim jeszcze o ogólnym. No, swędzi, swędzi, ja wiem. Dobrze, damy zimne dreszcze. To będzie zimne dreszcze albo lamia grypa? Nie jestem pewna. Dobra, teraz e, zaszczep. Boję się! Tak, trafiłam. Dobra, udało się. Pościel, łóżko. Super. Życzymy zdrowia i idziemy tutaj do naszego ostatniego pacjenta na dziś. Rozmawiamy. Okej, okay, on się śmiecha, także może... Chociaż... Bo chciałam powiedzieć, że to będą te gazy i chichoty, czy co to było, ale też już mu jest ciepło, więc... Hmm. Zmierz temperaturę. Zajrzyj do oczu. Prześwietl ciało. Może jeszcze zdążymy. Zajrzyj do... Okej. Okay. No, Maja, skupcie. się. Ja wiem, że już za niedługo idziemy do domu i za niedługo przedstawisz Michała rodzicom. Ale jeszcze chwilkę trzeba... Trzeba popracować. Magda wróciła ze szkoły, tam się na pewno nią zajmą. Okej, okay, mamy już szansę na przyzwoitą diagnozę. Lamia grypa zimne dreszcze. Mm. No, mógłbyś sobie wydać jakiś objaw? <grystanie> Panie Bako, bo ja jestem ciekawa. Nie, nie będę go diagnozować. Nie jestem pewna, za chwilę i tak kończymy pracę. Więc maja zjedz, zjedz sobie, bo nie chcę sobie zepsuć po prostu oceny pracy. Dobra, ona sobie już sama idzie. Nie chcę zepsuć oceny pracy, a nie jestem pewna, więc no niestety pan tutaj musi zostać na noc w szpitalu. Tak, musi zostać na nas w szpitalu. Jutro rano do pana przyjdziemy i się potem zajmiemy. Mhm. Mm no. Dobra, już ci wystarczy tego jedzenia, to chodź mu podać jedzenie w takim razie. Skoro on tutaj musi e, zostać na noc w szpitalu, to mu podamy kolację. No. <grym> Proszę bardzo. Ona też myśli o dziecku, o rodzinie. O, o! Mamy awans! I będziemy teraz pracować jako starsza pielęgniarka. Super! Dyplom doktora medycyny i możemy ustalać płeć dziecka ciężarnych. W sobotę o 7 zaczynamy pracę. Zarobiłyśmy 884 simoleony. Świetnie! Dobra, no to wracamy do domu i organizujemy spotkanie. Dobrze, jesteśmy w domu. W międzyczasie powiesiłam też mai ten dyplom, dyplom doktora medycyny, także mamy kolejny powód do świętowania i jeszcze bardziej się cieszę, że dzisiaj zaplanowałam właśnie takie spotkanie rodzinne. Tutaj widzę, że Henio okupuje kompa. Co ty tu robisz? Przeglądasz sieć. Dobra, Henio, eee, wyskakuj z tej piżamy. Maria, ty tak samo. Zmień sobie strój. Magda, gdzie jesteś? Bawisz się lalkami. Jesteś też w piżamie, ty też spałaś. Co byście tu robili? Mm, dobra Maja, także tu zaraz zapraszamy Michała, tylko ja jeszcze chciałabym dać gdzieś tutaj, właśnie lody. Musimy zabrać co? Otwórz lodówkę i dawaj te lody tutaj. A, okej. Okay. I mm, zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Oczywiście, Michała. Przebieracie się. O, to pokażę wam jeszcze. Henio wygląda tak. Henio ma taką fajną koszulkę z takim żółtym pikselkowym potworkiem, króciutkie, właściwie nie króciutkie, tylko krótkie spodnie i po prostu jakieś tam klapki. Maria, a Maria ma spodnie. Tak, ma takie spodnie materiałowe, nie, takie do kostek, Japonki i różową koszulkę. Także nasza rodzinka jest teraz bardzo kolorowa, bardzo wakacyjna. No i co? Michał zaraz tu będzie. O! Już jesteś. Super, no to w takim razie działania utworzymy sobie grupę. Yy, co się dzieje? Artur, o, gratulacje z powodu wielkiego awansu. Chcesz to uczcić dziś wieczorem? No ja to właśnie będę teraz świętować, ale nie z tobą, tylko z rodzinką. Yy. Przygotuj mrożoną herbatę, no i podejdź tutaj razem. Tak. Chodźcie wszyscy do ogrodu. O, jak ja uwielbiam takie rodzinne spotkania. Dobra. E, Henio, później też musisz nasypać ziarno dla ptaków, bo tutaj to jest twoje zajęcie i, i ptaki nie mają chwilowo właśnie co jeść. I może teraz tak. Może pocałuj go w policzek pochwal strój od taty, wakacyjny taki okej, okay. tutaj już Haniu widzi no nie, nie, nie Magda zostań tutaj z nami i może wszyscy, weźcie sobie miseczkę lodów o, dobra oni już sobie tutaj porozmawiali także wszyscy bierzemy lody i sobie zjemy będzie superowo. No. Okej. Okay. Chodźcie, siadajcie do stołu. No, oczywiście, że usiedli obok siebie, a dlaczego ty nie masz lodów? To są twoje lody. Jedz. No i zobaczcie. Dobra, ja tutaj pozwolę sobie zrobić im screena, tylko... Maja, zmień minę. <grystanie> tak, no, Mika, jak się na nią patrzy. Zmroziło ci mózg? Okej, okay, on tutaj też na Marię patrzy. Jej. O, no Buja jest tam w tle, zobaczcie. Nasz ulubiony pacjent. Sobie tutaj wędruje. Czyżby naprawdę on tutaj może zakochał się w mai co? <grystanie> może jest to ulubiona jego pani doktor i dlatego tak... Tutaj jest, ale dziwię się, że nie przyszedł dzisiaj do szpitala. No, może się was zawstydził. Może właśnie nie chciał, żebyście mieli takie różne teorie, dlatego stwierdził, że na nagranie nie przyjdzie do szpitala. Przyjdzie, jak będę sama grała. E, Michał, gdzie idziesz? Może do toalety musi albo coś. Mm, Przechwala się rodziną, tak. E, poplotkuj. A Michał, gdzie się zgubiłeś? Nie, no czemu ty idziesz do kompa, Michał? No, gdzie ty tam idziesz do góry? Bo pewnie idziesz do kompa. A nie, do rybek. No to muszę jakoś go tutaj ściągnąć w takim razie. Wiem, kliknę po prostu usiąść razem i on powinien tutaj przyjść. No, Simpsona. no. Um, Magda, wiesz co? Ty opuść grupę i może pobaw się tutaj na drabinkach. A potem sobie potrenuj e, Singaja, pustkostworka, bo to jest Twój ulubiony pustkostworek. Michał już idzie. ktoś do nas przyszedł, ale nieważne. E, Henio. Aha, ty się przesiadasz po prostu. Dobra, to potem możesz e, m, wsypać ziarno dla ptaków. Michał przyszedł. Um, pochwal go szczerze. I może plotkuj o współpracownikach. O, tak. Bo tutaj o pracy też mamy rozmawiać. Także. Mm, I porozmawiaj o gotowaniu. Aha, ty poszłaś najpierw do pustkostworków. Okej. Okay. Henio, może byś tutaj porozmawiał. Zapytaj go, jak minął mu dzień. Rozmawiaj o przyrządzaniu drinków, tak? O swojej pasji. I potem możesz ewentualnie sobie wypić. Maria, ty też sobie wypij. Tutaj herbatkę. A Maja, ty nie sprzątaj. Jak coś. Dobra, ale ty musiałabyś iść skorzystać, także idź sobie do idź sobie do toalety. Dobra, to ja jeszcze tutaj pozwolę sobie zrobić im screena. Pierwszego screena tutaj wspólnego. A nie, wiem, jak zwykle się cieszy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że bardzo ładnie to wygląda. A Magda tam w tle, skacze po drobinkę oczywiście. E, Maja, ty potem tutaj musisz wrócić też, e, sobie usiąść. Tak? Magda! Ty to jesteś agentka. Agentka numer jeden w tej rodzinie. O tak. Dobra, to się pobaw. No Buja tam jest. Ja go widzę. Dobra, Maja, idziesz? Mmm, tutaj Maria i Henio zaczynają flirtować. Chyba jeszcze nie opuścił ich nastrój, e, nastrój wakacyjny. Także ja bym tu zrobiła... Mm, usunęła ich z grupy. Tak, niech oni sobie tutaj e, okaż podziw. Może troszeczkę... Poplotkuj na temat Marii i Micha Maji i Michała, a my sobie y, gdzieś pójdziemy, bo chciałabym też, żeby oni sobie zrobili wspólne zdjęcie Pierwsza jako para. Tak, dziękujemy bardzo za poczęstunek. było bardzo miło. <śmary> Maria jak się patrzy. A, tak, ale my idziemy na razie. Zaraz wrócimy. No, tylko ktoś tutaj ma aparat. Maria, czy ty masz aparat? Tak. Ty masz jeszcze krowokwiat do zasadzenia? Dobra, to zaraz tam to muszę też zrobić, ale najpierw idziemy tu z nimi. Idziemy, idziemy. Bo chciałabym, żeby oni się zrobili flirciarscy. Słodka gadka. Mm. Pogłać po policzku. Magda odrobiła pracę domową. Okej, okay, mają już, jest flirciarska, super, a tutaj wam pokażę. Odrobiła pracę domową, mówiłam wam, że ona jest strasznie pilną uczennicą i ona zawsze odrabia lekcje sama. Ja i nie muszę w ogóle pilnować. To mnie tak zawsze zaskakuje. No i teraz sobie zrób zdjęcie z Michałem. Okej, okay, nareszcie udało mi się ich ustawić tak, jak chciałam, żeby było ładne zdjęcie. Pierwsze jako para, piękny widok. Także ja tutaj robię zdjęcia, zaraz je powiesimy w sypialni u mai oczywiście. Jak zawsze. Okej, okay, Michał już poszedł. Dobra, także ja tutaj mykam do domu. Tutaj jeszcze są w ogrodzie, może jest tutaj ktoś w ogrodzie? Magda jest. No to ty możesz sobie wypić maju herbatę. Maria poszła spać. A Henio? Henio się czuje całkiem dobrze. To może Henio, chodź tutaj. Czy to mógłbyś grillować coś? Może hot dogi byś zrobił? Co ty na to, Henio? A my tutaj powiesimy zdjęcie. Myślę, że zamienimy po prostu to zdjęcie, które tutaj mamy. Dobrze, mamy, mamy piękne nowe zdjęcie na ścianie powieszone. Pokazałam wam, także mogę tutaj wyłączyć to światło, bo musiałam właśnie je włączyć, żebyście lepiej widzieli. Henio idzie, Maja idzie, a Maria dlaczego ty je śpisz? Czy ty jesteś tak zmęczona? Nie, no to chodź tu do nas do ogrodu. Usiądź sobie. Muszę być w piżamie. Nie, nie chcesz w piżamie? Przebrałaś się w swój strój. Chodź tutaj. Oj, Magda spadła z drabinek. Chodź tutaj porozmawiać sobie z, z Mają jeszcze. Taki miły wieczór. Jeszcze hot dogi nie robi na kolację, ale wam zazdroszczę. To jest taki przedsmak, przedsmak wakacji. Dawno nie miałyśmy screena z Marią. Takiego tylko we dwie, więc zrobimy. Pięknie, pachnie pięknie. Jak się Maria cieszy. No dawno jej nie widziałam takiej rozyśmianej. Mm, nie, my tutaj czekamy grzecznie na hot dogi. Magda ty też. Czekamy, czekamy. Henio już zrobił. Proszę. Mm, ale wyżerka. Weź porcję. Maja ty też. Maria i Henio, i wszyscy jemy hot dogi. E, pokaż się, co ty tutaj masz. Mm, gorące pieszczoty. No no. Dobra, także wy sobie jeszcze jecie hot dogi na kolację. Mam nadzieję, Magda, że będą ci smakowały. Smakują, czy fuj? Chyba smakują, nie? No, dziadka hot dogi zawsze smakują. Taka prawda. O, w ogóle taki nowoczesny dziadek, nie, że robi, e, robi hot dogi na kolację. Eee, super! Piękny widok eee, i tym pięknym widokiem zakończę sobie ten odcinek. Eee, wydaje mi się, że sporo się działo, bo i mamy nowy związek, i byliśmy w pracy z mają, i teraz właśnie zrobiliśmy spotkanie rodzinne. Eee, Maria i Henio wrócili z wakacji, eee, także domek znowu jest w komplecie, przynajmniej na jakiś czas, no bo tak jak Wam zapowiadałam w następnym odcinku z kolei my wyjeżdżamy na wakacje. Eee, I mam nadzieję, że to będą najlepsze wakacje w życiu Mai. Mam też nadzieję, jak zawsze, że ten odcinek podobał Wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.